Ohajo, moje kochane pszczółeczki, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w kolejnym odcinku ze środowej aktualizacji. Jeszcze przed zaczęciem mojego materiału chciałabym was poinformować, że pewna część osób, które mnie ogląda, jeszcze mnie nie subskrybuje, także byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście zostawili subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. I oczywiście byłoby to dla mnie dużą motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. Zatem przeczytajmy, co w dzisiejszej aktualizacji znajdziemy. Witaj, w tym tygodniu spędzisz więcej czasu z cudowną pistacją. Mamy też dekoracje inspirowane stadami dzikiego lasu dla twojego konia. Tutaj ogólnie mamy nowe sprzęty i tak dalej, coś tam też widziałam. Okej. Pistacja szuka cotyli? Wybiórka pistacja znowu łapie motyle. Chce je przenieść do wioski pięknego ogona, żeby były bezpieczne. Jednak choć pistacja jest niezaprzeczalnie urocza, jest też roztrzepotana. Łatwo się rozprasza i potrzebuje twojej pomocy w złapaniu wszystkich motyli. Pomagaj pistacji codziennie, by prowadzić swoją reputację wśród leśników. Dodaliśmy także przycisk widoczności do wybiegu leśników w pobliżu wioski Pięknego Ogona. Kliknij go, by tymczasowo ukryć innych graczy. Możesz wybrać, czy chcesz widzieć wszystkich, tylko swoją, czy... Aha, no dobra, czekaj chwilę. Bo to jest akurat ten obszar tutaj, to akurat na nim się znajdujemy aktualnie. I tutaj sobie teraz ustawimy... na przykład dla członków klubu jeździeckiego. No jak widzicie, tutaj właśnie jest ten obszar, nie? Także tutaj teraz nie będziemy nikogo widzieć, o. Okej, czyli to jest tutaj to pole. I dalej, co my tutaj jeszcze mamy? To właśnie mamy tutaj te dekoracje też dla konia. Także możemy sobie później zobaczyć je. I nowe lokalizacje koni. Chcieliśmy zrobić miejsce nowemu koniowi fińskiemu. Właśnie on będzie teraz za tydzień chyba. Dlatego musieliśmy poprzestawiać inne wierzchowce po Jorwiku. Podczas transportu uciekł nam psotny kuc gotlandzki z Fortopinta, pewnie szukając jakiejś pysznej trawki. Ale spokojnie, w przyszłym tygodniu sprowadzimy go bezpiecznie na południowe kopyto. Tymczasem niech się cieszy wolnością. A oto nowe miejsca, w których znajdziesz konia. Wszystkie kuce Konumera, poza tym z Fortopinta, znajdziesz teraz na nowym pastwisku w gospodarstwie Birka. Wcześniej były dostępne Dundul oraz na wyspie Padok. Okej. Okay. To jest tak. Clydesdale będą w Dundul. Shire będą na wyspie... Tam gdzieś też Padok chyba. I teraz północno-szwedzkie będą też w Dundul, konie fiordskie będą w Valedale oraz Dundul, okej. Okay. O, właśnie, te wszystkie Jezu, nie umiem przeczytać. Wszystkie mustangi będą też w gospodarstwie Birka. A konie hanowerskie i gorącokrwiste na terenie farmy Steve'a, okej. Okay. Czyli w sumie to tyle. I za tydzień jeden z naszych zabawnych filmików, i to jest tylko ten filmik, i jeszcze w następnym tygodniu, to mamy na Jorvik trafi silny koń fiński. Czyli tak, za tydzień będziemy mieć nowe konie. Okej, okay, teraz przejdźmy sobie już do aktualizacji. I tutaj mamy ten wyścig, oczywiście też o pistacji. Okej, okay, zobaczmy, co tutaj mamy. Szropot motylik skrzydeł. Nic. Nie mówcie, jak się nazywacie. Sama zgadnę. Patricia i Dark Darling. Tak, strzał w dziesiątkę. Miło was znowu widzieć. Dziś mam kolejną misję. Trzeba ochronić wszystkie motyle w ogóle. A może, no nie wiem, dobra. To znaczy co tyle. To znaczy motyle. Może zgromadzić je w wiosce Pięknego Ogona, ale mam za krótkie nóżki, nie potrafię ich dosięgnąć. Próbowałam chodzić na drzewo, żeby je złapać, ale traciłam równowagę i wpadałam prosto do jeziora. Okej. No bo tu są takie pająki nietoperze.
Jedzą motyle, dlatego pomagamy im przenieść się do wioski. Okej. Okay. Sięgniesz wyżej niż ja dzięki swojemu przyjacielowi. Pomożesz mi złapać motyle, żebym mogła je wypuścić w wiosce. Oczywiście, że tak. Widziałam, że mogę na was liczyć, tylko ostrożnie z tymi fotelami, są bardzo delikatne. Okej. Okay. Czyli mamy je właśnie na tym polu jakby. Sobie mamy je o 20, musimy zdobyć. Zgarnąć. Okej, okay. To jest też tak jak na zasadzie jakby tych codziennych zadań tam na wybiegu druidzkim czy coś, ale dobra, jeszcze 10 nam zostało. W sumie takie zmiany dzisiaj doszły właśnie z tymi końmi. Ogólnie to też było widać parę dni temu, że właśnie niektóre, na przykład w ogóle na farmie Marleya nie ma w ogóle koni, albo zostały tam jakieś dodane nowe chyba czy coś, także no. Także już można tutaj było sobie to wcześniej zauważyć, ale tak jak widzicie, są takie zmiany właśnie z tymi końmi. I tak to właśnie wygląda. Motyle są już bezpieczne, a wszystko dzięki wam. Pewnie z czasem znowu otrudną, ale już wiem, kogo prosić o pomoc. Okej, okay, czyli... O, i właśnie teraz tak. Tu i dostaliśmy sobie takie piórko. Tu je bardziej z tej strony zobaczę. O. No, takie piórko mamy. Okej, okay, kochani. Teraz przejdziemy jeszcze do tej części dodanych akcesorii, a więc w tym pierwszym sklepie leśników mamy właśnie też takie piórka. One są tutaj takie żółtawo-zielone albo pomarańczowo-różowe. Także tutaj mamy u leśników takie akcesoria nowe. To właśnie nie ma sprzętów nowych, tylko właśnie te dodatki właśnie. Ja też nie wiem, czy się pomyliłam, ale są tylko dodatki dodane, jak widzę. Mamy sklep też tutaj u wojowników. Mamy te piórka. Oczywiście kolorystycznie do każdego ze stad. Także tutaj mamy kolorystycznie takie brązowo-srebrzysto-białe. Tak tutaj się prezentują. W sumie te piórka są bardzo małe, wiecie co? Jakby one też były większe, to myślę, żeby wyglądały też wiele lepiej, nie? Ja sobie tutaj jeszcze założę sobie te piórka moje, o. No i połączę troszkę większe, akurat te bardziej ciemniejsze takich za bardzo nie widać, te jaśniejsze tak lepiej są widoczne. No może na karych konia, bo. I jeszcze mamy tutaj u mistyków również. I tutaj mamy takie niebiesko, biało, jakby takie srebrzysto, tu jakiś kremowy chyba, taki brązowawy, nie wiem jak się na kolor nazwać za bardzo. Ale to mamy takie kolorystycznie, nie? Także no. I tu chyba było na tyle właściwie. Z tej aktualizacji tutaj. Także no co, mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. Zostawcie jakieś łapeczki w górę. Może jakiś miły komentarz też po sobie możecie zostawić. Oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. Także ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Thank you.